Dziękuję serdecznie. Jan Filip Staniłko wspomniał na zakończenie swojego wystąpienia o systemie kształcenia w Polsce, który powinniśmy wypracować i o który powinniśmy dbać. Ja chciałbym przy okazji przypomnieć, że kilka dni temu pojawiła się informacja o najnowszych badaniach PISA. PISA to są takie światowe badania, które sprawdzają poziom wykształcenia młodych ludzi w wielu krajach na świecie. Okazało się, że w zdecydowanej czołówce są Chińczycy i to zarówno z dużych miast, jak i z prowincji. I autor tegoż opracowania zwrócił uwagę niezwykle celnie na jeden bardzo znamienny fakt. Mianowicie we wszystkich chińskich miastach i dużych i małych najbardziej okazałym budynkiem jest szkoła. Podczas gdy w Europie, i niestety dotyczy to także Polski, najbardziej okazałym budynkiem jest galeria handlowa. Co pokazuje, w którym miejscu rozwoju jesteśmy i kto i czyj oddech tak naprawdę czuje na karku Europa Zachodnia, a także Stany Zjednoczone. O rozwoju właśnie będzie za chwilę mówił pan profesor Krzysztof Rybiński. Zapraszam. Dziękuję bardzo. Prosiłbym o uruchomienie prezentacji. Instytut Sobieskiego, jak zapraszał mnie do udziału w panelu, poprosił, żebym odpowiedział na pytanie, jak wyprowadzić Polskę z rozwojowego dryfu. Więc najpierw trzeba zadać pytanie, czy ten rozwojowy dryf jest. Czy jesteśmy bardziej jak ta motorówka jednego z miliarderów rosyjskich, która mknie po falach z wielką prędkością, czy bardziej jak ten statek po japońskim tsunami, który po 2 tygodniach dopłynął w takim stanie do wybrzeży Kanady. Więc spójrzmy najpierw, czy ten dryf rozwojowy jest, czy przypadkiem w Polsce jednak mamy dużo sukcesów. Jesteśmy jedynym krajem, który uniknął recesji w 2009 roku. W ciągu kilku lat PKB Polski wzrosło o 15%, a w większości krajów Unii Europejskiej spadło w tym samym czasie. Jesteśmy jednym z niewielu krajów w Europie, który uniknął obniżenia ratingu. Nawet Francji obniżono rating, a Polska ma ciągle ten sam dobry rating. Dług publiczny według prognoz tego pana na tym zdjęciu, powszechnie znanego ministra finansów Jacka Rostowskiego, ma spaść poniżej 50% PKB w ciągu kilku lat. No i ja prosiłbym, żeby to, bo to rozprasza, moją twarz zebrać, o dziękuję. Jacek Rostowski został wybrany najlepszym ministrem finansów Europy przez prestiżowe pisma finansowe. Kto klaskał? Za dużo TVN-u. Proszę Państwa, jak się spojrzy na powierzchnię, to być może taki obraz się nam rysuje. Ale ja bym spróbował, żeby fakty przemówiły. Nie te fakty z telewizji, tylko fakty twarde ekonomiczne. Gdzie w rozwoju Polska się znajduje i że faktycznie ten dryf jest. I on jest bardzo niebezpieczny, bo na skały. Po pierwsze, to jest wykres z pracy, która w Londynie została niedawno opublikowana. Moja, na podstawie danych Banku Światowego mamy bardzo niską efektywność rządzenia. Ta czarna kreska to jest efektywność rządzenia w Polsce. My byliśmy prawie 20 lat temu krajem uznawanym za najbardziej efektywnie rządzony. To dramatycznie spadło. Można mówić o efektywności nierządzenia. Jesteśmy państwem bezprawia w tych statystykach. Polska jest jedynym krajem, gdzie wskaźnik państwa prawa mierzone przez Bank Światowy spadł w minionych kilkunastu latach. W żadnym innym kraju naszego regionu ten wskaźnik nie spadł. Jak uchwalamy prawo w Polsce? Niedawno ukazał się raport mojego zespołu badawczego, który pokazuje, że w minionych 20 latach, bo przebadaliśmy 1300 ustaw, 1/3 uchwalonych ustaw realizowała interes grupowy, czyli interes, który był sprzeczny z interesem państwa, interesem społeczeństwa, a realizował wąskie interesy grup nacisku. W tym samym czasie 2/3 uchwalonych ustaw zwiększało wydatki budżetowe, a tylko 1/3 generowała oszczędności. To oznacza, że ciężko w takiej sytuacji, jeżeli takie prawo uchwalamy, prowadzić politykę zdrowych finansów publicznych. Cały raport jest dostępny na stronie www.legistan.pl. W ciągu jednej doby ściągnęło go ponad 3000 osób. Chyba coś jest na rzeczy. O regulacjach otoczenia biznesu już mówiliśmy. Polska w rankingach jakości regulacji otoczenia biznesu znajduje się w siódmej, ósmej dziesiątce. Nie będę o tych rankingu dużo mówił, ale pokażę przykład. W 2004 roku przed wejściem Polski do Unii Europejskiej wystarczyło tylko 31 dni, żeby zarejestrować spółkę z o.o.
W tym czasie w Czechach 88, na Słowacji 98, na Węgrzech 65, w Malezji 31, w Peru, gdzie nasz premier jeździł pobierać, zbierać doświadczenia, 100 dni i Afryka Południowa 38. Wybrałem te kraje, dlatego że my się z nimi często porównujemy, z Malezją jako krajem z aspiracjami w Azji czy z Afryką Południową. Minęło 6 lat, może być, że 7, bo ten najnowszy raport Banku Światowego też to pokazuje. I co się stało w tym czasie? W Węgrzech skrócono okres zakładania spółki z o.o. z 65 do 4 dni, na Słowacji do 16, w Czechach do 15. Wszyscy zrobili postęp. Nawet w Peru, sprawdziłem wczoraj, już dzisiaj tylko 22 dni wystarczy, żeby otworzyć spółkę z o.o. W Polsce w roku 2012 potrzeba 32 dni. Jesteśmy jedynym krajem, którym ta liczba dni wzrosła, mimo jednego okienka, a potem zero okienka. I tak jest ze wszystkimi regulacjami otoczenia biznesu. Jak jest z e-administracją? Jeżeli gdziekolwiek rząd może dokonać szybkiego postępu technologicznego, to z pewnością wdrażając e-administrację i dając przykład innym, jak można wykorzystać internet i nowe technologie w świadczeniu wyższej jakości usług dla obywateli, dla przedsiębiorstw. Dane z raportu ONZ, który co 2 lata mierzy jakość e-administracji w 200 krajach świata. W 2008 roku Polska była na 33 miejscu na ponad 200 krajów. W 2010 roku była na 45 miejscu na ponad 200 krajów. W 2012 roku, w raporcie z tego roku sprzed miesiąca, Polska zajmuje 47 miejsce, a Unia Europejska zabrała nam pieniądze z powodu korupcji i nieudacznictwa przy wdrażaniu projektów, których na celu miało być wdrożenie e-administracji. Pozwolą Państwo, że nie będę tego slajdu komentował. To są gołe fakty. Biurokracja, która się w Polsce rozwija w tempie przerażającym. W 1990 roku, kiedy nad polską ziemią unosiły się jeszcze opary komunizmu, mieliśmy 159 tysięcy urzędników. W 2011 roku urzędników było, to wynika z moich szacunków, bo GUS tych danych nie podaje. Nie chcę straszyć ludzi. Więc na bazie danych GUS-u trzeba policzyć samemu. Szacuję, że to było 460 tysięcy urzędników, a w ciągu minionych 4 lat przybyło około 100 tysięcy. To jest przybyło niewiele mniej niż w ogóle było w czasach komunizmu i centralnego planowania. Biurokracja jest jak rak, który rozrasta się na coraz bardziej chorym organizmie polskiej gospodarki. Jest bardzo niska jakość rozwoju. Może się szybko rozwijamy, ale jakość tego rozwoju jest dramatycznie niska. Podam Państwu fakty wzięte z raportu Banku Światowego z lipca 2010 roku. To są miary jakości rozwoju gospodarczego, które akurat Bank Światowy wybrał jako istotne. Jakość instytucji, percepcja korupcji, łatwość prowadzenia biznesu, jakość infrastruktury, funkcjonowanie rynków, wskaźnik zatrudnienia, jakość systemu edukacji, dostęp do technologii, zdolność absorpcji technologii czy potencjał kreatywny danego kraju. Tam, gdzie Polskę zaznaczyłem na czerwono, Polska w ocenie Banku Światowego jest poniżej przeciętnej dla naszego regionu. Czyli w roku 2010, poza percepcją korupcji, która była na poziomie przeciętnym, we wszystkich innych kluczowych dla jakości rozwoju Polski wskaźnikach Polska była poniżej przeciętnej dla naszego regionu, Europy Środkowo-Wschodniej. Już nie mówię o tym, że byliśmy o lata świetne dla przeciętnej dla krajów rozwiniętych Unii Europejskiej. Znika nam tajemniczo dług publiczny. Nie będę może tutaj wchodził w szczegóły, ale to są fotografie dwóch dokumentów rządowych Wieloletniego Planu Finansowego Państwa poprzedniego i obecnego, gdzie pokazuje, że w sposób tajemniczy nagle zniknęło 50 miliardów. No my wiemy, gdzie zniknęło. Ono się pojawiło jako dług rosnący w ZUS-ie bardzo szybko oraz jako dług w Krajowym Funduszu Drogowym, który nie jest liczony do długu publicznego państwa. Natomiast jak popatrzymy na perspektywy dla długu publicznego dla Polski, to mamy tą, to są moje szacunki, mamy tą ten niebieski obszar, to jest dług oficjalny, który, jak polska gospodarka spowolni, a w przyszłym roku moim zdaniem wejdzie w recesję. Nawet ten dług oficjalny, którym się mocno masuje, żeby był mały, on będzie rósł i z czasem w tej dekadzie przekroczy 55% PKB, ale do tego trzeba dodać dług publiczny schowany w Krajowym Funduszu Drogowym i w Banku Gospodarstwa Krajowego. To jest ta taka czerwonawa warstwa, która podbija dług publiczny grubo powyżej 60%. I do tego dochodzi nowy dług publiczny, który w wyniku decyzji z zeszłego roku jest teraz schowany w ZUS-ie.
który narasta z każdym rokiem. Jak się to wszystko doda, to w perspektywie tej dekady mamy dług publiczny w Polsce, który przekracza 70% PKB, nie licząc jeszcze tych bilionów złotych starego długu schowanego w ZUS-ie, który żeśmy odziedziczyli. O innowacyjności mówiliśmy bardzo wiele. W raporcie o innowacyjności polskiej gospodarki, który mój zespół badawczy opublikował w zeszłym roku, pokazaliśmy jeden fakt, który powinien wszystkim zmrozić krew w żyłach. Na podstawie danych GUS-u pokazaliśmy, że w latach 2004-2006, tak się to średnio mierzy, i lata 2007-2009, w tym czasie, pomimo wydania ze środków unijnych i naszych 10 miliardów euro na wzrost innowacyjności polskich przedsiębiorstw, innowacyjność polskich przedsiębiorstw dramatycznie spadła. Każdego rodzaju innowacji. Innowacje w firmach przemysłowych, procent firm, który wdraża innowacje procesowe i produktowe, spadł z 23 do 18. Procent firm, który wdraża innowacje organizacyjne, z 13 do 9 i tak dalej. To gdybym ten wykres był taki, że jest lekko do góry, to ja bym powiedział, jak to możliwe, że 10 miliardów euro wydaliśmy i tylko trochę wzrosło. Ale myśmy wydali 10 miliardów euro i dane GUS-u, i to nie są jedyne dane, wiele innych pokazuje, że dramatycznie innowacyjność w Polsce spadła. Czy powstała komisja sejmowa, która bada tą sprawę? A może Najwyższa Izba Kontroli zrobiła raport, który bada, jak to możliwe, że 10 miliardów euro przepaliliśmy w Polsce, mordując innowacyjność, bo ona nie wzrosła, a spadła. Wszystkie dane to pokazują. Nie. Potem ukazał się raport Banku Światowego, potem ukazał się raport Komisji Europejskiej i miesiąc temu raport profesora Hausnera. I wszystkie cztery raporty pokazują to samo. Obraz dramatycznej pustyni innowacji w Polsce. I co? I nic. Kapitał społeczny, o tym mówiliśmy wielokrotnie. Diagnoza społeczna robiona co dwa lata przez profesora Czapińskiego i zespół badawczy pokazuje, że kapitał społeczny leży na dnie. My od dekad w Polsce wychowujemy się w takim modelu kapitału społecznego. Kargula i Pawlaka. A jak w Polsce widzimy, jak ktoś buduje dom, to stoi działka, nie ma tam jeszcze nic, a płot już stoi. A w Szwecji, czy w Danii, czy w Norwegii są domy i nie ma płotów. My jesteśmy mentalnie na etapie budowania płotu. Jak się nie wyrwiemy z tej mentalności budowania płotów, silosów, to my przegramy nasz rozwój w najbliższej dekadzie. Musimy odejść od modelu Kargula i Pawlaka, który dominuje w polskiej mentalności i u zwykłego człowieka, i u ministra. Mentalność Kargula i Pawlaka. Demograficzne tsunami. Te wykresy pokazują, ile tysięcy ludzi, mężczyzn i kobiet mamy w danym roczniku. Z takiej pracy jednego z profesorów sprzed paru lat. A czarna kreska pokazuje wiek emerytalny przeciętny. No, bez wchodzenia w szczegóły można powiedzieć, że za parę lat pokolenie powojennego wyżu demograficznego przejdzie na emerytury. I wtedy, jeżeli my się nie nauczymy mądrzej pracować, generować wzrost gospodarczy przez innowacje i globalną obecność polskich firm na wielu rynkach, to uderzenie w finanse publiczne, które wtedy przyjdzie, to państwu się nawet nie śniło, co to oznacza dla budżetu i dla sytuacji polskich rodzin. To, co się wydarzy w Polsce z powodów demograficznych po 2018 roku. Proszę posłuchać demografów. I to nie jest być może. To jest na pewno wydarzy, bo demografii się nie oszuka. Chyba, że wojna. Albo wirus, który wymorduje seniorów. Ale jeżeli założymy, że tego nie będzie, tych katastrof nie będzie, tylko będzie normalny rozwój, to będzie katastrofa finansowa państwa. I do tego nie wolno dopuścić, tylko nic się w tym względzie nie dzieje. W 2013 roku polską gospodarkę dotkną cztery plagi. Nie być może, ale na pewno. Pierwsza plaga to jest recesja w strefie euro lub w całej Unii Europejskiej. Wszystkie dane to pokazują. Nasz główny rynek eksportowy będzie się kurczył. Być może recesja będzie głębsza i dłuższa niż się dzisiaj nam wydaje. Ja przynajmniej tak prognozuję. Drugie to jest spadek wydatkowania środków unijnych z około 80 miliardów do 40-50, dane rządowe. Do tej pory polska gospodarka minione dwa lata rozwijała się na sterydach. Tak jak taki słynny rosyjski, radziecki kolarz Suworuczenków chyba, co odjeżdżał od peletonu przez 20 minut. Był tak napakowany sterydami, że nie dał rady go dogonić. I taka była polska gospodarka w ostatnich dwóch latach. Ale jak się tamtemu kolarzowi zabierze sterydy, nie od razu wszystkie, bo skona przecież, ale chociaż połowę, tak jak my to zrobimy, to już nie będzie takich osiągów.
Trzecia plaga to są plaga, no to kiedyś trzeba oszczędzać, jak się nie oszczędzało przez 4 lata, ale po raz pierwszy od 4 lat mamy faktyczne cięcia wydatków, faktyczne oszczędności i silne podwyżki podatków. A w 2013 roku mamy jeszcze dodatkowo uderzenie z powodu wdrażania tej chorej polityki klimatycznej, które dotknie Polskę i podatek CO2 będzie dosyć duży i bolesny, a każde gospodarstwo domowe dotknie wzrost kosztów utylizacji odpadów, wzrost cen prądu i tak dalej. To wszystko razem to jest za dużo, że polska gospodarka przez to suchą stopą przeszła. Ja przewiduję, że będzie recesja. Co robić? Bo te twarde dane, które pokazałem, wskazują, że jesteśmy w bardzo niebezpiecznym dryfie gospodarczym, kierunek na skały. A kapitan nie kontroluje statku. Co robić w takiej sytuacji? Są różne strategie działania. Dzisiejsza strategia w Polsce jest następująca. Czyli nie widzieć problemu. Schować gołę w piasek, wypiąć 4 litery. To jest bardzo niewygodna pozycja, obnaża pewne wrażliwe miejsca na działania sił zewnętrznych. Nie polecam tej strategii, ale my ją dzisiaj realizujemy. Można spanikować. Tak robią miliony ludzi, którzy wyjeżdżają z Polski. Dzisiaj dostałem komentarz na moim blogu od człowieka, który mówi, a mam to wszystko w dupie. Wyjeżdżam do Niemiec, bo tam szanują inżynierów i jadę pracować do Niemiec. To jest strategia spanikowania. Młodzi ludzie w panice, nie widząc perspektyw, opuszczają Polskę. To nie jest dobra strategia, ale tysiące ludzi ją realizuje. A można powiedzieć, ja się nie dam. To jest najbardziej zawzięty dzieciak w internecie, jakiego znalazłem. Spróbuję odnieść sukces. Mimo tych wszystkich wyzwań. Ja do tego zachęcam dzisiaj, żebyśmy nie przyjmowali strategii wypinania tyłka i nic nie widzenia, ani nie panikowali, spróbowali odnieść sukces i pójść do przodu. I to można zrobić. Ja o tym dzisiaj nie mam czasu mówić, ale jest ten raport o innowacyjności polskiej gospodarki, Go Global, który żeśmy opracowali. Tam jest 30 osób w tym raporcie. Na przykład rady dla Polski daje wiceprezes Google na pół świata. W tym raporcie on do nas mówi, co powinniśmy zrobić. W tym raporcie są osoby, które zarobiły na innowacjach setki milionów dolarów i mówią, Polska może, tylko musicie się zmienić. W tym raporcie jest prezes Intel Capital. Intel ma takie ramię kapitałowe, które mówi, przejrzałem 80 projektów innowacyjnych, które w Polsce dostały dofinansowanie ze środków unijnych. Ani swoich, ani mojego funduszu pieniędzy bym w żaden projekt nie włożył. Wszystkie padną. I on to autoryzował. Macie Państwo to w tym raporcie. Ten raport pokazuje, że bez pieniędzy, a co więcej oszczędzając pieniądze, można uwolnić bestię innowacyjności w Polsce. Bestię kreatywności. O, Polska jest kreatywną bestią. To wiele wskaźników pokazuje, raport cytowany przez pana przed chwilą również. I tą bestię można uwolnić. Podam proste przykłady. Jeżeli sektor publiczny w ramach zamówień publicznych na mocy ustawy zapewni, że 25% albo 50% wszystkich zamówień publicznych ma iść do małych firm, to już wystarczy. To już wiele więcej nie trzeba robić, bo dzisiaj to urzędnik się czuje komfortowo. On sobie złoży zamówienie do wielkiej korporacji międzynarodowej, która ma 100 lat doświadczenia i tak zwane kredensiale na 500 stron. I on jest bezpieczny, bo to bardzo duża korporacja jest, prawda? Ale jak się zamawia u małej polskiej firmy, która istnieje od 2 lat, ma świetne pomysły, coś może zrobić taniej, szybciej, bardziej innowacyjnie, nie, to urzędnik się czuje niekomfortowo. Mała firma, bez doświadczenia, nie robiła takich rzeczy wcześniej. To można bardzo szybko zmienić. Jedna ustawa. Co to kosztuje? Trochę prądu na oświetlenie sali sejmowej, żeby można było na tym podebatować. Inny przykład. Bizuka. To jest nowe słowo, które wymyśliłem sam kiedyś. Połączenie biznesu i nauki. Mówiliśmy o tym, że uczelnie w Polsce z biznesem nie współpracują. No bo jeżeli jest system finansowania uczelni taki, który zniechęca do współpracy z biznesem, to dlaczego mają współpracować? Zabrać uczelniom połowę pieniędzy? Zabrać. Nie ma. A dać potem to samo, albo trochę mniej, tylko tym, które wygenerują kontrakty z biznesem, będą robiły badania na rzecz biznesu. Zaoszczędzimy duży procent pieniędzy, a jednocześnie pojawią się poważne projekty, które będą wspierały rozwój polskiej gospodarki. Takich prostych rzeczy, które uwalniają bestie innowacji w Polsce, jednocześnie nie kosztują nic, a wręcz oszczędzają pieniądze, w tym raporcie jest bardzo dużo. I to nie są moje pomysły. Są pomysły kilkudziesięciu osób, które w skali globalnej osiągnęły potężny sukces w dziedzinie innowacji. Ja bym sobie bardzo życzył,
kończąc, żeby ten kryzys finansowy i gospodarczy, który nas nieuchronnie czeka w przyszłym roku, potrząsnął tym polskim elektoratem zapatrzonym w serial o kiepskich i inne seriale, żeby ten elektorat w końcu zrozumiał, że musi wyłonić takie elity polityczne w tym kraju, które poprowadzą Polskę do sukcesu, jak ten dzieciak zawzięty, i przestaną realizować strategię chowania głowy w piasek z wypiętym, gołym tyłkiem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Na szczęście pan profesor Rybiński skończył optymistycznym akcentem, bo już miałem ochotę wyjeżdżać do Niemiec po jego wystąpieniu. Szanowni Państwo, ja mam jeszcze jedną bardzo optymistyczną wiadomość, mianowicie podano mi tutaj kartkę z takim krótkim zdaniem: obiad jest gotowy. Obiad jest, polecono mi przypomnieć Państwu, że obiad jest zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie arkad. Ja serdecznie dziękuję prelegentom za tę wspaniałą lekcję ekonomii i dziękuję Państwu.